Hejka, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim vlogu. Dzisiaj będzie taki chill day vlog, czyli weekendy, w których nic nie robię. Jest ich dużo, nie żartuję. Znaczy w sumie ostatnio dość często robię, ale ja na przykład sobie bardzo lubię weekendy pochillować i na przykład w ogóle nie wychodzić z chaty i tak dalej, i tak dalej. Ale dzisiaj pójdziemy... Jezu, nie założyłam soczewek. Dobra, dzisiaj będzie chill day. I pojedziemy sobie na Marwińską. Postaram się ułożyć jakiś tani outfit z bazaru. Zobaczymy, czy jest to w ogóle możliwe. Także ja ciekawa jestem, jak to wyjdzie. I w ogóle jestem przed okresem. Tak mnie wszystko w... Ale tak mnie wszystko w... Albo po prostu tak mnie wszyscy w... Jeszcze ostatnio, jak zaczęłam jeździć na rowerze, to zobaczyłam, jak ludzie są z... Nie umieją chodzić, naprawdę. I ja po prostu tylko jadę na tym rowerze i dostaję spazmów, bo... Po prostu te baby z bachorami nie umieją ich trzymać po prostu na ulicy, jak łażą po tej ścieżce rowerowej. Tymczasem ja po prostu zawsze chodzę po ścieżce rowerowej. Dobra, nie właśnie. Zapraszam was wszystkich dzisiaj na vloga i zaraz będziemy jechać na tą Marywińską. W ogóle nie wiem, czy jest za późno, bo już jest 12 prawie. A teraz przyjeżdża do mnie dziewczyna mojego menadżera, Hilala, tak tego słownego menadżera. I idziemy na spacer z Rychem i obgadać wszystkich. Hej, my jesteśmy tutaj na spacerze z Wiktorią, z naszej Instagrama i nic nie widzę, ale w ogóle szukamy mojego menadżera i jej chłopaka, bo zaginął i exposed mu robimy. Mam nadzieję, że nikt go nie porwał, ani nie siedzi na dołku, czy coś. Ale zaginął i ja. Siedzimy sobie w parku i patrzcie, jest ryś. Jest prawda. So cute. Dopiszcie w komentarzach, jakie są oprócz iPhone'a, jakie są jakieś aplikacje albo jakieś strony do namierzenia kogoś. Bo pamiętam, że kiedyś było coś takiego, ale takie fejkowe, wiecie, że się wchodziło do strony i to trzeba było podać numer i to było fejkowe i nie dało się nikogo tak namierzyć. Ale jak wiecie, jak kogoś namierzyć i mam tu jakieś hakerki, to proszę pisać w komentarzach. Dobra, słuchajcie. Nastąpiła lekka zmiana planów i zrobię tą stylizację z bazaru kiedy indziej, bo chciałabym to, Boże Święty, no bo nie wiem, jak kiedy pisać. Zrobię ten outfit z bazaru kiedy indziej, bo chciałabym, żeby to było z chyba operatorem. Część przynajmniej, żeby wiecie, mnie ładnie nagrał, jak będę to ubrana, a nie mam teraz tego jak zrobić. I słuchajcie, będziemy szukać płatków Yammers, czyli tam dubiela, natsu i fagaty. Będziemy je testować. Także jestem bardzo ciekawa w ogóle, jak smakują, bo ja nigdy nie jadłam tych płatków i w ogóle nie wiem, I'm not a fan płatków. Także zaraz będę jechała po te płatki. W ogóle nie wiem, czy wiecie, kupiłam rower i nie chwaliłam się tym, ale nie, no, chwaliłam się już, oczywiście, że musiałam się chwalić. Ja po prostu like flex. A pojechałam tym, zaraz wam go pokażę, jak zjedziemy na dół. A pojechałam tym rowerem pierwszy raz na Powiśle i słuchajcie, ja byłam like. Po co mi to? No i na chuj mi kurwa był ten rower jebany? Na chuj mi to było, bo ja byłam tak zmęczona, naprawdę byłam tak zmęczona. Okazało się, że nie mam żadnej kondycji, a kondycja mi się przyda niedługo. Nie był w ogóle drogi, kupiłam go za jakieś 1500 zł, a jest naprawdę zajebisty. I też mi nie jest dużo potrzeba, bo co ja po prostu, ja jestem like, co najwyżej po jakimś chodniku sobie pojeżdżę, bo ja jestem asportowa trochę. No i ten. A, i jeszcze gdzie, wiecie, gdzie pójdziemy, bo teraz zgubiłam mojego menadżera i będziemy sprawdzać, czy mój menadżer jest w biurze u siebie, bo nie możemy go znaleźć. Więc ja idę go sprawdzę, czy żyje, czy nie. Także no, parę spraw jest do załatwienia, a w ogóle strasznie się teraz będzie u mnie zmieniało dużo rzeczy na początku lipca, bo zobaczycie. Zobaczycie, będę zmieniała miejsce zamieszkania znowu i też wytłumaczyć czemu znowu, bo to była moja to będzie moja szósta przeprowadzka w tym roku i będę wam opowiem wam czemu i po prostu później się szykuje znowu coś grubego w sumie, także też zobaczycie, ale o tym na razie nie będę mogła mówić. Także ja w sumie w ogóle ostatnio czuję się lepiej trochę. A propos mojego zdrowia psychicznego, powiem wam, że naprawdę miałam momenty, że kurwa, no nie było dobrze, bo ja cierpię na chorobę dwubiegunową i mam takie jakby wzloty i upadki dosłownie, w sensie może być naprawdę mega zajebiście przez jakiś czas i później jest taki dół dosłownie, że nie mogę się podnieść z łóżka, umyć się i naprawdę nie wstaję tylko do łazienki, żeby się wysikać coś i po prostu leżę i płaczę non stop, albo jestem, wiecie, taka pusta w środku i nawet nie czuję żadnych emocji. Także no. A, no i teraz w ogóle mnie będzie czekało dużo stresu też, ale nie za bardzo
W sensie wiem, jaka jest jakby prawda i jakby nie mam nic sobie do zarzucenia, ale słuchajcie, mam pozew w sądzie, także nie mogę na razie mówić, muszę skontaktować się z prawnikiem i będę wiedziała, ile mogę powiedzieć, ale zostałam pozwana. Mam nadzieję, że będę mogła wam opowiedzieć o tym, bo to w sumie jest funny i trochę więcej też o tym opowiem. Ale co? No kurwa co? Boże Rysiu! Ktoś zostawia hitsy u mnie, nie ja, bo ja ostatnio nie palę hitsów. I po prostu czasem się walają jakieś na podłodze, znaczy nawet nie walają, tylko nie wiem gdzieś on skąd się wyciąga i cały czas widzę, jak Rysiu je hitsy. A nie może tego robić, chodź, chodź Rysiu. Także ja, idziemy szukać menadżera i idziemy szukać płatków. A w ogóle jeszcze a propos tych płatek, z nimi jest coś nie tak, wychujali ludzi w składzie, coś takiego. Także zobaczymy, muszę o tym poczytać, bo nie wiem, czy to prawda. Dobra, jedziemy. Dobra, patrzcie, oto mój rower Flex, po prostu. Yeah. Fajnie, co? Siema, ja już wróciłam i po prostu powiem wam, że tak mnie, znowu byłam na rowerze i tak mnie ludzie wkurwiają, że ja po prostu I can. Te baby z tymi bachorami po prostu jak święte krowy, tym bardziej stare baby, to ja po prostu... Dobra, ale słuchajcie. Mam natsu i dubiela i fagatę, więc będziemy testować i też udało mi się kizersa. Kizo. Także może zacznijmy od Kizo, bo jest najmniejszy. Ej, w ogóle nie wiem czemu, ale mi się kojarzy Kizo bardziej z influencerem niż z raperem. Dobra, w ogóle ten batonik jest bez cukru, także fajnie. Boże, więc test. Ej, powiem wam, że nie najgorsze. Ja w ogóle bardzo lubię białą czekoladę. To jest taki... to jest karmel, później jakiś biały ten. No nie jest to najlepszy baton w życiu, jaki jadłam, ale nie jest zły. Zobaczmy, ile ma kalorii. No ma wkój kalorii i smakuje jak zwykły baton z cukrem. Teraz przechodzimy do płatków. Spróbujmy najpierw płatków natsu i tego dubiela. W ogóle zapomniałam kupić mleka, także po prostu 200 IQ. Ale dobra, spróbujemy sobie bez mleka, jakby ważne są płatki, co nie? Dobra, więc to przychodzi w takim plastikowym opakowaniu. Zajebało trochę dziwnie, chemią. No ale w sumie to są, czego oczekiwać. To jest truskawka i biała czekolada. Lubię i truskawkę, i białą czekoladę, także taste. Ej, powiem, że nie są złe. One wyglądają jak te kulki, takie wiecie, no wyglądają, bo są kulkami, ale to takie wiecie, brązowe, nie pamiętam jak one ten się nazywały. Ale smakują jak takie, nie wiem, te cookie crisp, te takie okrągłe i miały takie kropki z czekolady. I smakują oczywiście trochę inaczej, ale są bardzo podobne w smaku, nie wiem czemu. A właśnie, zapomniałam ocenić kizersa. I kizersa oceniam na 6 na 10. A te... Ej, w ogóle tu mają być jakieś polaroidy? Gdzie są kurwa polaroidy? Nie wiem, oszustwo. Nie, czekaj. Nie, nie ma! Oszukali. Nie ma żadnych polaroidów i w ogóle tu jest napisane, że one są bez konserwantów, źródło błonnika, bez GMO. Idealne na śniadanie, odpowiednie dla wegan. A się okazało, że one wcale nie są wegańskie, bo mają jakiś magiczny pył z robali. Także no, nie fajnie. Oszustwo kolejne. I oceniam dubiela i natsu na... No ja nie lubię płatków w sumie, no ale nie są złe, takie 7 na 10. Nie no, 6 na 10. As you know, nothing special. Dobra, i teraz mamy... Teraz mamy Agatę. One to są o smaku cotton candy, czyli tej, bardzo cukrowej. No i powiem wam, że zajebało fajnie. I nie mówię tego, wiecie, bo chcę być wraca. No nie, jak się otworzy, to już spoko pachną. Bo jak otworzyłam to pudełko,
to nie wiem, jakąś taką chemią, nie wiadomo czy to stwierdziały, ale tak to spoko. Dobra. Chwila, kurwa. Ej, przysięgam, że one smakują tak samo. Naprawdę mają troszeczkę inny posmak, ale tego nie czuć i tak. Ale naprawdę smakują tak samo. Jakby... Czy ja mam Polaroida? Mam Polaroida. Ale z Natsu. Natsu... Natsu i ta moja przyjaciółka. Powiem wam, że jestem trochę zawiedziona, bo myślałam, że będą lepsze, w sensie, no nawet nie, że lepsze, ale że będą inaczej smakowały. A smakują kurwa tak samo. Także no to też 6 na 10 i nie fajnie, że oszustwo z tego, że mają być wegańskie, a wcale nie są. No ale wiecie, pod tej kładki to chodzi o, no chodzi o wiecie, jakby merch, co nie? Dobra, więc przetestowane wszystko i to koniec vloga. W ogóle w przyszłym tygodniu mam pomysł na takie, nie wiem czy one będą w przyszłym tygodniu czy w następnym, ale mam pomysł na taki fajny film. Zobaczymy czy wyjdzie. Bardzo miło by było dla was nagrywać vloga. Także ja zapraszam was na mojego Instagrama i Twittera i TikToka. Koniec, pa!